Generalnie potrzebowalibyśmy chyba jakichś kolejnych 100 albo i więcej godzin na to, żeby wyjaśnić naturę zła, odpowiedzieć na pytanie, skąd zło i w ogóle dlaczego ono jest obecne w świecie. Ale mamy tylko 2 minuty, więc zwrócę uwagę na to, co dzisiejsza Ewangelia mówi na ten temat. A rzuca bardzo jasny i czytelny komunikat. Jezus staje wobec człowieka, który jest opętany i mówi do złego ducha bardzo krótko i bardzo stanowczo: milcz i wyjdź z niego. To słowo milcz po grecku można przetłumaczyć tak dosłownie jako załóż sobie kaganiec. Przekaz jest jasny. Jezus nad złem panuje. Zło nie jest takim elementem rzeczywistości, który się jakoś Panu Bogu wymknął spod kontroli, nad którym On nie panuje i teraz Pan Bóg jest biedny i rozkłada tylko ręce. Nie, On nad tą rzeczywistością panuje. I myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia do tego zachęca, żeby spojrzeć na te wszystkie miejsca w naszym życiu, gdzie po prostu jest źle. Gdzie szatan wciąż ma coś do powiedzenia i po prostu psuje naszą relację z Panem Bogiem, żeby spojrzeć na te relacje i powiedzieć sobie: Jezus jest Panem. Jest Ewangelia, jest dobra nowina, czyli dobra wiadomość o tym, że Jezus nad złem panuje.